Czyny są nie. Ja do lasu nie pojadę, do tylko się boję. Wolę kupić buteleczkę, iść do dziewczyny swojej. Cały jest wyczytany i się świetnie zabawia. Na żoneczkę
Są te nasze dziewczęta.
Pozdrowienia dla całej rodziny tam z tego, z tej góry. Pomachać mi. Pozdrawiamy wszystkich! No. Pozdrawiamy wszystkie! W Katowicach? W Przemyślu? Pomachać, pomachać tam. No. Sierpień 95 rok. W ucisku nie jadą. No. Uczestnik wyprawy wojennej na wakacjach 95 roku. A tam kto siedzi? Lecie, by tu było słychać. Bartek Gomek. Urodzony? Wszystko nie wiadomo. No, teraz dalej. Uwaga. Jestem Rafał Papisiak. That's where I want to stay. And I'd let
perą tym chłodku. Góra na hełmie. Przepiękne malownicze, utopione w zieleni ścieżyny, tajemne drogi polne, pole naszego taty. Pracowaliśmy tu wszyscy całe młode lata. Niżej przed nami rozciąga się pole babci od strony Budalego, ciotki Kołczowej Stasi, pole ciotki Hanki oraz naszego taty. W głębi krzyżu pamiętniający święcenia kapłańskie naszego wujka w 1833 roku. Jakże musiał tęsknić do tych rodzinnych stron, tak bogatych w zieleń i przyrodę. Udana, czy udana. Właściwie świetnie to nie za bardzo, bo nie widzieliśmy żadnego zwierzaka ani... Świetnie się czuję. Przed nami rozciąga się Dom Kultury w Ucisku Niadowskim, Dom Strażacki. Odbywają się tu wspaniałe dyskoteki każdej soboty, każdego wieczoru przyjeżdża tu młodzież z różnych okolic i przy muzyce do białego rana odbywają się tutaj tańce. Remiza strażacka na wprost.
Na prawo rozciąga się zabudowania ciotki, cioci naszej rodzonej siostry, naszej mamy, ciotki Stefki. Brak czasu nie pozwala nam na odwiedzenie rodzin. W następnym roku na pewno odwiedzimy ciocię. I stumbled on side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in... Świetlica pamięta mnie tutaj. Spędzoną młodość, wspaniałe zabawy, jakie tu urządzano w każdej soboty. Grała niesamowicie orkiestra Stasia Podwyszyńskiego. Huczne zabawy, do dziś pamiętam tutaj wujka Wojtka, moją chrzestną matkę, ciocię Broncie. Uśmiechniętą prowadzili oni bowiem tutaj sklep, który zaopatrywał całą miejscowość w artykuły spożywcze i pierwszej potrzeby. Do dziś jeszcze brzmi mi orkiestra Skoczna Harmonia Stasia Podwyszyńskiego, Jasia Podwyszyńskiego. Wspaniale, chłopaki, graliście w swoich latach młodości. Niestety wszystko przemija. Pozostały wiele wspomnień wspaniałych, którzy bawili się tu. W owych czasach. Wujek Kołcz, nasza mama, wujek Józek, zawsze tutaj było wesoło i radośnie. Na wprost rozciąga się wspaniała panorama i zabudowania kościoła, który został niedawno oddany do użytku dzięki majstrom i pracowitości mieszkańców Uciskania Jadowskiego. Powstało to dzieło III Rzeczypospolitej. Na zawsze pozostanie dla naszej miejscowości symbolem kultury, wiary chrześcijańskiej oraz pracowitości mieszkańców, jak i wysokiego kunsztu rzemieślników, którzy potrafili wybudować w krótkim czasie to wspaniałe dzieło, jakim jest kościół. Po lewej stronie widać zabudowania szkoły podstawowej, która została równie wybudowana w czasach przedwojennych na II Rzeczypospolitej. Jest to jakieś bogactwo naszej miejscowości. Szkoła dała edukację wszystkim nam na całe życie. Wynieśliśmy stąd wiedzę i kulturę. Na lewo rozciągają się zabudowania, dom naszej babci od strony mamy Norkowej. Równie do cioci wybierzemy się innym razem. Po lewej stronie domy pobudowane w czasach powojennych. Dom Świerka Michała, dom Babszka. Piękne zabudowania, nowoczesna architektura. Jest to dolna dzielnica Chudziska Niejadowskiego, dom Ciołków i po lewej stronie dom Kaśki Świerkowej. Wielka łopuszka. Wyruszamy tutaj na wycieczkę na najwyższy szczyt Łopuszki Wielkiej. Eugeniusz, Jagoda, Sylwia, Dawidek. Jesteśmy tu uzbrojeni po zęby. Jest dużo sprzętu. Idziemy na górze Łopuszki Wielkiej, a Jawodnickie Chudzisko w głębi rozciąga się dolina Menastyża. Na prawo na tym wzgórzu znajduje się Łopuszka Wielka. Mieszkują tutaj nasz zacny lud Brana.
Funalego z wielkim rodzeństwem, ciocią Marią Damką, małżonką na tej ziemi wiecznie polskiej i pełni zieleni radości życia. Tędy pomiędzy tymi dwoma wzgórzami biegnie kolej wąskotorowa, przeworska do Dynowa. Tutaj miała być budowana kolej w czasie ochrzeżenia twierdzy przemyskiej, która miała połączyć Karpaty, przeciąć. Szkoda, że tak się nie stało. Dzisiaj pociągi jeździli przez te przepiękne, malownicze tereny na południe do Czech oraz na ziemię węgierską. Wybuchła pierwsza wojna światowa i namysł ten nie został dokończony przez Austriaków. Cesarza Franciszka Józefa. Nagle wyskoczenia, pierwsze przerażenie, ten starszy pan to kupel mój. Piękne lasy, przydrożna, tajemna, pełna. Ciekawych różnych niepokojów, kapliczka przydrożna. Oglądamy tu okolice miejscowości Benastyż, która w dolinie rozciąga się pięknym, malowniczym kształtem. Wielka tu wojenna zabawa. Robimy tu zasadzkę. Wieje silny wiatr i zagłusza mikrofon. Przypomina Eugeniusz Dawidek, a Sylwia Jagoda i Stanisław Fudali. No szkoda, że go tu nie widzimy, obsługuje bowiem kamerę końca lata 98 roku. Wsiadamy tutaj, jak mówimy, uzbrojenia. Jeszcze jeden rzut oka na te piękne Menastyża, pola, lasy, domy samotnie rozrzucone w wzgórzach doliny, za pogórza tego doliną biegnie kolejka. Ja widziałem, ja to znam. Tu przed laty pośród kwiatów i jesieni. I siedziałaś, a ja stałem właśnie tam. Nic się prawie nie zmieniło, kochana. Znowu jesień, znowu wrzesień, czy pan. Niech ci pani bardzo, proszę ją wraca. Będzie lepiej, gdy przyjdę do nas. Thank you.
posesja Stanisława, naszego braciszka i Danusi i Szwagierki w Opusce Wielkiej. Gościmy tu bowiem w te wakacje 98 roku. Równie to dom pełen radości i muzyki. Zaczynamy od najstarszej panienki. Przedstawcie się proszę. Proszę. Ja to tak. Powoli wszystko wykonywa sytuację. Jak się wydały wakacje, opowiadać jakieś przygody w międzyczasie. Zanim to jest. Odległość tutaj jest 6 metrów. Myślę, że ładujemy strzelbę. Proszę bardzo, Krawinek. Spokojnie, wiecie, znacie zasady. Proszę podać. Jeżeli dzik ucieknie do lasu, to jest niebojowi, nie będzie kulaczy. Nie będzie kulaczy. Strzelimy dzika i zrobimy porządną zagrywkę. Jedzie tak, kamera. Może ty zwiększysz tej ilości teraz? Nie trafiony? Nie, ale na dole. Nie,
Celanie. Nie będę tu przedstawiał całej Celanie. Wspaniałej dzieci i rodziny Danusi i Stanisława. Dlatego gorąco zachęcam kupować takie rzeczy, niż to.
Uciek do lasu, ranny, uciek do lasu.
góry, cię wystraszył. Tutaj jest równie trasa. Nie ma, no, no dlatego nie będzie. Dla ochrony przyrody zwierząt cieszymy się, że żyją ten nowy czas prawa ekologii. Nie wiem, co się dzieje. Wszystkiego najlepszego w roku 2009. Do spotkania na następne wakacje ostatniego roku, ostatniego wieku, ostatniego drugiego tysiąclecia, bowiem za jeden rok spotkamy się w 2001. Dziękuję bardzo, życzę wszystkim pomyślności w nauce na przyszły rok, jak mówię, jedne finansy, jakie są do pomania, moje inne rzeczy i dopiero wtedy najlepsi będą. Dziękuję bardzo, kamery obsługiwał nasz Stali. Dzięki Krzysztofowi, Danusi, Cioci, Mari, odbywamy te piękne wakacje w tej wspaniałej miejscowości. Puszka Wielka. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.